Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, czego możemy się spodziewać od nadchodzącej aktualizacji zawartości. Czternaście dni z Fortnite już za nami. I w tym tygodniu w końcu będzie chwila odpoczynku od nowości. Ale nie na długo. Jeden z pracowników Epic Games na swoim Twitterze zapowiedział, że we wtorek następnego tygodnia nadejdzie trzecia i ostatnia aktualizacja zawartości dla wersji gry 7.10. Co oznacza, że doczekamy się jeszcze jakichś nowości lub większe zmiany w grze już wkrótce. Jedną z tych nowości najprawdopodobniej będzie deskolotka, która miała się pojawić już 2 tygodnie temu, ale z powodu paru niedociągnięć Epic musiał przesunąć trochę datę premiery deskolotki. Co ciekawe, była ona przez pewien czas dostępna w trybie kreatywnym, jednak już nie ma opcji przetestowania tego pojazdu. Kiedy ona była dostępna, zdążyliśmy poznać szczegóły jej działania. Najczęściej znajdziemy ją przy taranach oraz na zimowych wzgórzach. Deskolotka mieści tylko jedną osobę, a jeśli już na nie wejdziemy, to dostaniemy możliwość bardzo swobodnego poruszania się, skoku oraz turbo. Do tego, podczas jazdy deskolotką można strzelać i robić emotki, ale nie można budować. Dajcie znać, co uważacie o tym pojeździe. Okej, dobra, to się da zniszczyć jednak. A strzelać się nie... O, da się strzelać, o! Nice. Znaczy... No chyba nice. To jest bardzo fajne. O, pod sheetem jest turbo, okej, dobra, dobra. Na przykład samolotek jest pod spacją turbo, domyślnie. Fajnie. Odsyłam was do opisu, tam wklejam link do filmiku, z którego ja korzystałem osobiście, żeby się dostać na tą wyspę. Wyspę taką, wiecie, Battle Royale, czyli Creative. To bardzo proste. O! Wow, 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 okej. Okay. Inną nowością, która może wejść na pole walki, jest nowy pistolet maszynowy, który wygląda następująco, co wiemy dzięki plikom wykopanym przez m.in. Crossy na Twitterze. Byłaby to kolejna wiertarka do kolekcji PM-ów Fortnite. Prawdopodobnie byłby to jakiś cięższy wariant, na co mogą wskazywać dźwięki, które także już są gotowe w plikach gry. Posłuchajcie sami. Poza tym w plikach gry skrywa się też nowy przedmiot jadalny, w tej samej kategorii co jabłka i grzybki, a mianowicie marchewki. Wyglądałyby one następująco i tyle, co o nich wiemy. W tych nieukrytych plikach gry nie ma ani opisu, ani dźwięku dla tego przedmiotu. Chciałem też wspomnieć o małej zmianie na mapie, która zaszła kilka dni temu. Lód wokół zamku na Górze Lodowej dalej się topi. I w tym tygodniu odkrył wąski fragment korytarza, w którym są ukryte smocze jaja. A jeśli na nie spojrzycie, usłyszycie bicie serca. To na pewno nie jest tylko element wystroju, a jedna z gałęzi nowej fabuły w sezonie 7, która może i też rozpocznie sezon 8. Wstępne zmiany na mapie powinna też nadejść we wtorek. I to w sumie tyle z tych rzeczy, które mogą nadejść do gry we wtorek. Aktualizacje zawartości do gry zawsze dodawały coś, co było chociaż częściowo w plikach gry. Więc przynajmniej jedna rzecz z tej listy powinna się pojawić. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w bosie bojowym!